Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Ashgan i bez zbędnego gadania odpalam już tutaj bitwę. Witam was w 31 odcinku naszej gry Shoguna 2. Rodem Hojo oczywiście, no i bronimy się przed Chosokawę. Jest to trzecia z bitew naszej potrójnej obrony. Choć kto wie, może zaraz, jeżeli nie polegniemy, to być może będzie kolejna obrona, tego nie wiem. Jeżeli przełamiemy ten kopiec, który mamy w tym miejscu, w tej cieśninie, w tym zwężeniu tutaj terytorium, to myślę, że będziemy w stanie jakkolwiek tutaj przeć już naprzód. Dobra, samej kwestii rozmowy tutaj słuchać nie będziemy. Pierwsza sprawa, generał. Szyk tak zwany luźny. No i pytanie, skąd będą tutaj nadchodzić przeciwnicy? Samurajowie, tak? Ja chciałem kliknąć łuczników. Ustawimy ich na razie tutaj. Ale oczywiście cyk i pauza, no i zobaczmy, co skąd tutaj do nas wędruje. Co jest tutaj? Tutaj są łuki, a i jedni Ashigaru. No szkoda, gdyby tutaj Ashigaru nie było, to chętnie pokłóciłbym się o szarże konnice. Tutaj również mają Ashigaru, a tutaj co idzie? Tutaj idzie konnica, czyli lekka jazda i generał. No, mam zbyt mało tej jazdy, aby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek szarży. Natomiast myślę, że dobrym pomysłem będzie przerzucenie tutaj jednego oddziału łuczników. Stąd idzie co? Stąd idą również łucznicy. Także tutaj myślę, że dobrym pomysłem będzie również przerzucenie łuczników w ten sposób. No i naturalnie tak, ustawiamy się tutaj w ten sposób, te dwa oddziały za nimi. Tutaj również te oddziały ustawiają się na długość. Te w zasadzie mogą zostać. No dobra, zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało. Kto nadchodzi, a kto czeka? To jest dobre pytanie. Aha, tutaj idą sami. No dobra, też generalnie, o właśnie, już wchodzą jego posiłki na mapę. Także one też na pewno trochę krwi nam napsują. Aby przyspieszyć, co wy spacer sobie urządzacie, czy co? Tutaj oczywiście trochę bliżej, tutaj nie mają czego nawet oni trzymać, tak? Ale czy tutaj też idą łucznicy? Tak, tutaj również idą łucznicy. Ustawimy ich w ten sposób i w zasadzie jedną jazdę mógłbym tutaj wyrzucić do przodu, aby zaatakowała tych łuczników, chociaż jeden oddział. To myślę, że będzie dość dobry pomysł w tym momencie właśnie. Wiem, najpewniej stracę tą jazdę, szkoda, no ale czego się nie robi, aby pokonać przeciwnika, prawda? Dobra, wszyscy poproszę płonące strzały. Okej. Dobra, w zasadzie was mogę już wycofać. No i oczywiście tak, tryb obronny, to przede wszystkim. Poprosimy tutaj o tryb obronny. Wy cały czas się wycofywać, cały czas się systematycznie wycofywać. Samuraj z Yari, proszę się ustawić w ten sposób. Wy również. Okej, okay, no i generał zmienił zdanie. Co się dzieje tutaj? Tutaj tracimy, powiedzmy, nasz przyczółek, jeżeli tak to można nazwać, tą wieżyczkę. Z łucznikami, więc możemy to wyłączyć. Generalnie nam się już nie przyda ta informacja. Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj twardo bici, więc można by w zasadzie tych kolegów wypuścić w to miejsce. Natomiast oni póki
nie są potrzebni, to mogą jeszcze być w luźnej formacji. Okej, okay, tamci powoli już wchodzą na murę. Ci tracą zapał, ewidentnie. Także ja się tutaj wycofam. Do tutaj dorzucimy naszych samurajów z katanami. Okej, okay, ci już się ładują na mury. Także również chętnie sobie wycofam naszych łuczników. To są samurajowie, więc samurajowie normalne ustawienia. Okej. Okay. I chyba tutaj też są i... A, samuraje z nodaczy. No to samuraje z nodaczy generalnie mogliby się wycofać tutaj. Szarża jest kluczem skuteczności nodaczy, natomiast bez szarży to tutaj zbyt mocno nie podziałamy. No dobra. Jakoś sobie radzą. Średnio, bo średnio, ale jakoś. Ostrzał, co jest z generałem? Żyje, dobrze się ma. Aha, bo tutaj strzelają do nas, no jasne. O, tak to się nie bawimy. Szarża w takim razie. Okej, okay, tutaj widzę, że... Aha, posiłki już nadchodzą, dobra. No, ci samurajowie łucznicy dość dobrze sobie radzą. No niestety, w końcu to samurajowie. Okej. Okay. Was też poproszę w to miejsce. Tylko pytanie, dlaczego łuki nie strzelają? To jest dość dobre pytanie. Okej. Okay. Odjedźmy już stąd w takim razie. Dobra, tutaj atak został odparty, bez większych kłopotów. Tutaj natomiast to są łucznicy Ashigaru, więc ja chętnie bym ich tutaj, powiedzmy, wyrzucił stąd. Na przykład wspomagając się jazdą z Yari. Dlaczego nie? Okej. Okay. Nasza konnica, tak jak wspomniałem, zakończyła żywot. No ale niestety, zdarza się. Łucznicy mogliby się tutaj bardziej postarać. Was generalnie można wycofać do tyłu. Abyście... A dlaczego widzicie tędy? To jest bardzo dobre pytanie. Cofajcie się w takim razie, skoro nie jesteście już tutaj potrzebni w tym momencie. Chciałem, żebyście zaatakowali ich, a nie... Dobra, może jednak się wycofajcie. Zbyt wielu tutaj idzie już przeciwników. Jak tam łuki? Ja powoli, powoli, ale... Coś wycinają, z tym, że... Może być problem, dobra. Zarzuć generał jakąś dobrą nowinę, a wy zaatakujcie ich. Przydadzą się tutaj Ashigaru z Yari, którzy zaraz postawią mur włóczni w tymże miejscu. Okej. Okay. Świetnie. Tym samym te łuki już zaprzestały walki. Jeden, no cóż, no to może uciekaj gdzieś tam, co? Może przeżyjesz? O, jednak nie. No, zdarza się. dobra. Okej, okay, tutaj łucznicy też w zasadzie walczyć przestali. Tutaj mamy ich 70... O, fucking shit, zapomniałem o tych kretynach. Do ataku na nich to szarża i to od razu. Bez namysłu. I bez taktyki. Okej, okay, ustawimy was tak. Kto tu jeszcze strzela, bo ja w ogóle nie widzę tych łuczników. A tu się skitrali, no co za... Japońce. Co za Japońce. Ashigaru, no to mur włóczni.
No tak się skitrać to normalnie. Tego jeszcze nie grali. Okej. Przerzucimy sobie kolejny oddział w to miejsce. W razie czego oczywiście. Obrócimy. I ustawimy ich w momencie. Teraz mogą szarżować. Szarżować mieliście. O, żeście poszarżowali, chłopaki. No cóż. Okej, łucznicy jakoś sobie dają radę. Także tamta flanka przeżyje. No dacz możemy ustawić w razie jakiegoś ewentualnego dzikiego kontrataku. Dobra, ci łucznicy już padają. Tutaj mamy w gruncie rzeczy samych łuczników, to możemy ustawić tych tutaj. Ale strzelajcie sobie płonącymi strzałami. Tu, biegiem, prosił. Też płonące strzały. Na nich, tu. Zróbcie im salwę. Zanim zechcą znowu może, kurde, siać do nas bombami. Okej, i płonące strzały. Okej, tu wygląda dość bezpiecznie. Generał też niech... A, jeszcze 7 sekund, okej. Wstawmy ich tak, oczywiście luźne szyki. Luźne szyki, zapomniałem o tym. Natomiast to podstawa. Dobra. W takim razie Ashigaru z Yari w to miejsce szybko. I tu w zasadzie już możecie szyki swoje spiąć, że tak powiem. Jak tam oni? Wchodzenie na murę, dobra. Dobra. W zasadzie generał. Zarzuć nowinę i zaatakuj ich. Do przodu. W porządku. To wygląda. Zaatakujemy jeszcze ich tutaj. Tu jeszcze mam trochę łuczników, ale to damy sobie z tym spokojnie radę. Gdzie jest generał? Tutaj, świetnie. Tylko dlaczego wy biegniecie, powiedzcie mi? Kiemu chciałbyście tutaj... To jest lekka jazda. Wróciliście tutaj na górę, po co wy tam... Nie jesteście tam potrzebni w żadnym tutaj wypadku. Okej, was ustawimy tutaj, abyście ostrzelali ich. Okej, wygląda spoko, co prawda, no... Mają lekki problem nasi żołnierze, więc warto im posłać się posiłki. Okej, ci się ładują na górę, w porządku. Więc samuraje z katanami w to miejsce. Samuraje z Yari, a cóż, coś bym tutaj sobie przerzucił jeszcze na tą stronę. O, na przykład Ashigaru, spoko. Serio, nie możecie sobie z generałem poradzić? Czy co, was to bym chciał trochę do tyłu, bo... Zanim tutaj wlezą, to wolałbym zaatakować ich jednak jakimś porządniejszym oddziałem. Świetnie, no, bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Coś jednak schodzą? Nie schodzą, dobra. Okej. Kontynuujemy bitwę, oczywiście. Generał zaatakuje sobie tych Ashigaru i przyspieszmy. Cóż, mam nadzieję, że uda mi się teraz trochę chociaż... O, jak ich odrzuciło. Tą armię zreorganizować, bo kolejnego ataku myślę, że nie będziemy w stanie tutaj odeprzeć. Niestety. Jesteśmy już tak strasznie wycieńczeni tą armią. Na oko mamy tu jeszcze jakieś 800 żołnierzy. Także to już jest bardzo, bardzo mało.
No ale niestety, obroniliśmy się przed trzema armiami, to jest bardzo dużo. No i trzeba to akurat przyznać, że poszło nam całkiem dobrze. No może ta bitwa mogła być trochę lepsza, ale nie narzekam. Ktoś tu jeszcze biegnie właśnie. Dlaczego nie mogę ich zaatakować, gra? No jasne, że mogę, ale nie wiem dlaczego tam wcześniej nie mogłem tego zrobić. No i super, pozamiatane. O, tu jeszcze biegnie jakiś przyjaciel generała, ostatni. No był ostatni. Super. Lekka jazda, no tak. Dobrze. W porządku. Czy ktoś ma w ogóle tu jeszcze odpaloną tą, żeby się nie męczył? Nie, nikt nie ma. Straciliśmy chyba jeden oddział? Nie, nie straciliśmy na szczęście oddziału, ale ten oddział zbyt dużo tutaj nie zdziałał. Co prawda straciliśmy dwa oddziały konnicy, to źle. Perusowe zwycięstwo, no niestety. Ale innego tutaj być nie mogło. Mam nadzieję też, że uda nam się w końcu naprawić tą twierdzę. No i że będzie ona wreszcie działać tak, jak powinna działać. A nie jako miasto duchów praktycznie. Zginęło tu więcej żołnierzy niż, nie wiem. Okej, my 1000 straciliśmy, on 2000, więc spoko. No i zobaczmy, co teraz nam tutaj przyjdzie zrobić. Godna oblubienica. Plus 10 do zasięgu. Okej, ale minus 1 do lojalności generała lub daimyo. Nie. Nie ma opcji. No dobra. Co się dzieje tutaj? Jesteśmy 3000 na plusie, to dużo. Tu mamy fajną, dużą armię. Dobra, na początku sprawdźmy tutaj tą kwestię. Tego możemy rozwinąć. Przyjaciela. I teraz tak. Damy sobie tutaj. Co mamy tutaj? Pospolita kochanka lub wybitny zbrojmistrz. Obrony na lądzie. No, kolega się dużo bronił, więc możemy mu tutaj to dodać jak najbardziej. Zasrana agentami. Tak. Ty, kolego, możesz już chodzić? No jasne, że nie. Czy mam gdzieś tu jakiegoś agenta, ninja, nie wiem. Kota? O, tu mam. Dasz radę? No 100% nie, ale wierzę w ciebie. Zaskocz mnie. Wróg zraniony. Dobre i to, świetnie. Wróg zraniony, świetnie. Więc teraz tak, co my tutaj mamy? 4 oddziały, 5 oddziałów. Łuczników, więc ja bym chętnie sobie tutaj dowerbował jeszcze 4 oddziały. I teraz tak, was zaatakować, uciekacie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Armia, co tutaj będzie? Jedna tura do zakończenia uzupełnień. Pytanie, czy tutaj potrzebuję... potrzebować nie potrzebuję, aczkolwiek... mówię oczywiście, czy potrzebuję tutaj dowerbować kogoś. Bo tak teraz pomyślałem, że mogliście nie zrozumieć, o co mi chodzi. Ale myślę, że nie potrzebuję teraz. Okej. Tak, coś kojarzę, że gdzieś tutaj chyba jakaś armia płynęła w ogóle. Czy nie? Nie wiem. Nie wiem, nieważne. Tak. Nie wiem, czy ta armia mnie nie pokona. Nie, dobra, mam przewagę. Świetnie, wyraźna wygrana. Odpłynęli. W siną dal. Czy ja mogę... gówno zyskam. Dobra, podpłyń tutaj i zobacz, co jest tutaj. Fajnie byłoby się w ogóle wbić tutaj na tą wysepkę. I zrobić im tam niezłą zawieruchę, że tak powiem. Jedna tura do zakończenia uzupełnień. Ale przydadzą nam się tutaj
te dwa oddziały jak nic. A co jeszcze, jeżeli tak będziemy się tutaj ostro bronić? Ta prowincja jest zwolniona z podatku, ja bym nie chciał, żeby była zwolniona. Natomiast mamy 21 żywności, to tym martwić się nie muszę. Dobra. Okej, to mam naszego ninja. Co tutaj mógłbym zrobić? Ta armia jest dobra do ataku. A, tu mam Roninów. Tak, ty miałeś wrócić, pamiętam. Okej. Zobaczmy, jak kwestia biegłość w sztukach, no. Co teraz się dzieje? Metsuke, no raczej nam się to nie przyda. Ale z kolei plus 20... stosunki dyplomatyczne bardzo nam się teraz przydadzą, na pewno. A to co to jest? Plus 5 do rozwoju. Plus 20 do wpływu. O, to byłoby całkiem spoko. Plus 5 do zasięgu ruchu. No powiem wam, że ciężko mi to wybrać. Ale wezmę chyba to. To jest plus 5 do zasięgu ruchu na mapie kampanii. Spieszymy się, także myślę, że to będzie w miarę rozsądny pomysł. Okej. Teraz tak, to oczywiście musimy naprawić. Cyk, 1400, super. Poszło w piach. Ale. Czy jak ja was zaatakuję, to was za... tak. Czy jak ja ich zaatakuję, to ich zaatakuję? Tak. No, ma to sens. Dobra. Jaki mamy czas? 22 minuty. Dobra, tych wyrzuciliśmy. Chowamy się. Z powrotem. Super. Tutaj werbunek, tak. Tu mamy werbunek odpalony. Werbujemy jeszcze najemnika, Boże. Naszego... Plus 5 do celności wszystkich nazw wyrobowanych w tej prowincji, plus 2 do ataku wręcz, minus 2, plus 2 do szybkości uzupełnień. Plus 5 do jednostki, do szarży, plus 5 do celności. Nie no, mam za mało pieniędzy, żeby teraz miasta rozbudowywać. A w ogóle do kiedy ja mam tutaj czas w grze? No to tu z tym jest problem. Przed końcem roku 1600. Mam jeszcze 13 lat. Ojej, to panie, to tyle czasu jeszcze. Myślę, czy tak się rzucić na nich tutaj, na Jana. Okej. Ciapnięci. Okej, tu mamy Odę. Oda. Dobra. Zaatakujemy Odę w następnym... w następnej turze. I tutaj tak, dwa oddziały. Tak? Dwa czy więcej? Więcej. Dużo oddziałów. No i dobra, kończymy turę. No i zobaczmy, co nas teraz tutaj zaatakuje. Więc generalnie, czy ja... nie lepiej byłoby mi zaatakować tą armię w polu? Nie, w polu na pewno nie. Tu jest dużo kawalerii, więc w pole się nie opłaca zupełnie. Tutaj z kolei nie mamy chyba pełnej armii, z tego co widzę. No nie mamy. Więc przyda nam się jazda z Jari w liczbie 2, tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tak. Dwa razy Jari, ciap i 8. Koku w skarbcu, super. Pustki jak cholera. Gdzie ty mi się tam ciapasz przez ten las? Tam nie czaruj mi nad tą wioską, bo cię poniszczę. Kyoto, no zastanawiam się, czy... Znaczy, no na pewno po kolei będę szedł, będę zajmował też i Kyoto, żeby się tutaj nie bawić za bardzo. Tylko żeby oni mi tu żadnych buntów nie wzniecili, bo normalnie oszaleję z nimi. No tak, ci tylko robią to, co potrafią najlepiej. Serio? Tak mi to pokazujesz? Co oni tu mają? Jaki czas w ogóle? 25 minut, oh fuck.
2, 4, 5 oddziałów. Kolega ma tych oddziałów. Czemu ty mi pokazujesz, że on ma większe szanse? On sobie co, skręcił tą na głowie i myśli, że jest Kung Fu Panda? Mam jaka tutaj konnicę, zresztą nic nie zrobi. 3 oddziały, 4, 5 oddziałów jakichś tam miotających, 6, 7, 8, no dobra, za dużo. Dobra, generalnie, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie go ocenić, jeżeli wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnym, gdzie zobaczycie obronę tego zamku. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, cześć.